Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z Choco. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać taki pewien sposób, który niedawno temu pewien widz mi podpowiedział na Twitchu, a mianowicie jak ograniczyć lagi Twitcha, ponieważ na tych streamach, gdzie nie ma zmian jakości, to Twitch lubi udostępniać słabsze serwery i streamy lubią ciąć się, tak buforować, kółeczkoś tak buforuje i po prostu to nie są lagi od was, tylko są lagi bezpośrednio od Twitcha, bo pisałem do nich w tej sprawie, oni mi powiedzieli, że oni nie udostępniają większych serwerów, no na hajs lecą i tak dalej, kurwy jebane, że tak powiem. I wpadłem na taki pewien, taki, mam taką ptyczkę do Chroma, już wam mniej więcej ją pokazuję. Zmienię sobie scenę i mniej więcej, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Mamy taką wtyczkę, która się nazywa ZenMate. ZenMate. Ściągacie sobie ją, wpisujecie, wejdziemy na Twitcha pierwsze. Wejdźcie sobie, o właśnie, jeden z problemów tego ZenMate'a. To nie jest problem, który wystarczy wyłączyć, to pisze, że zostaliście zbanowani i tak dalej, jak wchodzicie na niektóre streamy, ale to wystarczy wyłączyć ZenMate'a i to już wszystko jest elegancko. Także tym się proszę nie przejmować, bo to jest taki tylko błąd. Możecie teraz włączyć Twitcha z powrotem, wszystko działa. Wszystko działa, włączacie z powrotem ZenMate'a i lagów nie ma. Także wchodzicie sobie, po prostu ściągacie ZenMate, to jest plugin do Chroma. To jest plugin do Chroma, który po prostu łączycie się tutaj z Twitchem i tutaj wybieracie sobie serwer. Wybieracie sobie serwer najbliżej was, który, no to ja tu mam Germany. Najbliżej mnie i ZenMate mniej więcej to jest taki plugin, taka wtyczka, która przez serwery proxy łączy was z lepszymi serwerami po prostu Twitcha, a nie tymi gównianymi, które oni wam udostępniają na małych streamach, takich, które nie mają zmiany jakości, albo takich, które ten. Naprawdę ja streamuję w tak niskiej jakości, że nikomu nie powinno ścinać, a jeśli komuś ścina też dalej z ZenMate'em, to znaczy, że macie już bardzo słaby internet, bo jeśli wam dalej ścina, także. No, jeśli jeszcze co zauważyłem z tym ZenMate'em, to jakie problemy. To ten pierwszy problem, co się dzieje, jak ten, że wyskakuje, że zostaliście zbanowani, jak wchodzicie na niektóre streamy. No ale to wystarczy wtedy plugin wyłączyć, wystarczy plugin wyłączyć, wejść na streama i włączyć z powrotem protekcję pluginem. Także jeszcze jedna sprawa, jaka została wykryta, to że czat czasami się wyłącza na 2 sekundy i potem znowu się włącza. Także, ale to myślę, że to nie jest problem. Ważne, że możecie oglądać spokojnie i wam nie tnie. Także to by było chyba na tyle. Tak, to by było na tyle. Jeśli pomogłem, to nie zapomnijcie zostawić lajka i tak dalej. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hoplay!